Przed tobą, Kasiu, jest Wiola. Jest. I teraz dajcie specjalne okulary prawdy, przy którymi nikt ani ci nie okryje. Teraz widzisz wszystkie poziomy, absolutnie wszystkie poziomy, wszystkie połączenia, powiązania i teraz diagnozuj. Oprócz tego, że na głowie coś ma takiego czarnego, to wszystko jest dobrze. Dobrze, to teraz ja przenoszę cię do tego momentu, w którym zaczęło się to coś, co teraz jest na tej głowie takie czarne. Chodzi mi o to, co zainicjowało w ogóle ten pierwszy moment. Przenoszę was tam i tam jesteście. To jest to życie czy inne? To teraz zaczyna się zastanawiać. Zaczyna się zastanawiać, co jest dobre, a co niedobre. Zaczyna się programować. Rozkładać na części pierwsze swoje myśli i to, co słyszy. Czyli ona rozkminia to wszystko. O tak. Zapętliła się we własnych myślach. Tak, wszystko, co słyszy, dosłownie wszystko. To na tej głowie to jest pełno takich drobinek małych. Dobrze. W takim razie teraz ja tu w apteczce stawiam taką klatkę energetyczną specjalną dla Wioli. Jest klatka bardzo mocna. O strukturze kryształu ja ją otwieram, wstawiam do środka Wiolę i teraz włączam specjalny program. I jeszcze wzmacniam ten program biliardkrotnie w nieskończoność. I on wciąga wszystko, co jest Wioli, nie Wioli, od początku, jak tylko ona powstała jako istnienie, aż do chwili obecnej. Już jest, runęło po prostu na nią. Teraz to wszystko zamykam klatkę, teraz zakładam biliard warstw folii, nieskończoność. Potem pieczotuję, zamykam i nikt ani nic nie może z tego wyjść. Teraz podaj rękę, niech wyjdzie Wiola tylko jako czyste istnienie. Wyszła. Dobrze, ja teraz do Wioli doprowadzam najczystszą jej energię, czyste światło, wchodzi przez czakrę korony, do jej wnętrza, resetuje wszystko na wszystkich poziomach ciał i zmysłu, nieskończoność, nieskończoności. I ona jest teraz całkowicie czystym, pięknym światłem, bez żadnych programów, bez niczego i staje się coraz większa, jest 10 razy większa, milion razy większa, biliard razy większa. A teraz w nieskończoność. Jak wygląda? Jakby końca nie miała, tak jakby bez granic. Dobrze, ja teraz ją na 3 przeniosę na najwyższy poziom czystej świadomości. 1, 2, 3. I gdzie ona teraz jest? Nie wiem, jest cisza, spokój. Nic się nie dzieje. Dobrze, na tym poziomie robię pełny reset i odcinam od niej wszystkie myśli, powiązania, programy, wszystkie pierdoły i derdemały. Odcinam, to wszystko spada do Matki Ziemi. Matka Ziemia to zjada, to znika, nie istniało, nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. Ona jest całkowicie od tego wolna. Tak, odpadła. Teraz ją sprowadzam znowu do naszej apteczki i jest w naszej apteczce. No właściwie to jej nie ma. Jest, a jej nie ma. Dobrze. Teraz zobacz, czy ona ma poleriozę. Nie, nie ma nic, bo jej nie ma. Jest, jakby się rozpłynęła. Dobrze. Teraz daję ci specjalne okulary, widzisz ją na wszystkich poziomach. Ciał, umysłów i nieskończoności poza. Ona jest energią. Dobrze. W takim razie wygląda na to, że to jest wszystko. Z tego, co widzę tutaj, nie ma nic. No, dokładnie. Nie ma nic do roboty. Czyli jest absolutnie wszystko okej. Dobrze. Chodzi o to, żeby ona właśnie przez dzisiejszą noc, jak się prześpi, rano się obudzi, poczuje ciszę, spokój i tak już zostanie. Dobrze. W takim razie, Kasiu, teraz przenoszę ciebie do naszej apteczki i w naszej apteczce jest piesek Zosi. Jak on wygląda? Diagnozuj go. Jak to określić? Od połowy, jakby się go przecięło na pół w pionie, tył ma brudny. Dobra, połącz meridiany, żeby światło poszło na cały tył i oświeci. Dobrze jest. Tak. Pięknie. Zapytaj się pieska, co by jeszcze chciał, żeby na niego zrobić. Mówi, że to mu bardzo pomogło, bo go bolało. Dobrze, zróbmy teraz taki opatrunek specjalny, żelowy, który wchłania się i przynosi absolutną ulgę mu teraz. Zabiera ból, wzmacnia organizm. Na wszystkich jego poziomach ciał, zmysłów i umysłów. Zapytaj się, czy jeszcze by coś chciał, żeby dla niego zrobić, czy to jest wszystko. Nie, on teraz przyjmuje jakby ten opatrunek. Dobrze. Jak już się wchłoni cały opatrunek, to mi powiesz. Już, piesek się uniósł. Dobrze. W takim razie jeszcze dajemy mu taką kroplówkę, podłączasz. To jest taka kroplówka, która będzie go wzmacniać, odżywiać. I jak już on będzie całkowicie szczęśliwy, radosny, sprawny, kroplówka się odłączy i już nie będzie uleśniać. A tak cały czas będzie płynęła taka energia ożywcza do niego, będzie wzmacniać, uzdrowiać, leczyć. Cześć, papa pies. Dobrze. W takim razie, Kasiu, teraz w naszej apteczce przed tobą jest syn Adam Ilony. Mhm. I teraz zdiagnozuj go. Daję ci okulary prawdy. Diagnozujesz go na wszystkich poziomach całego istnienia. Nieskończoność nieskończoności. Ja widzę go oprócz tkanki tłuszczowej, którą ma faktycznie tutaj, widzę, ciężko mi się przemieszcza. Zapracowany, ale zadowolony. Ja czuję tam jakieś zagęszczenie. Co to jest? No takie zagęszczenie właśnie, to tak ja to odczułam jako tkankę. Nie. W środku. Ja nie mówię o tym. Ja czuję coś innego. Jakby takie napięcie, jakby czuję takie właśnie u niego, jakby on żył trochę szybko. No szybko, to tak. On cały czas robi coś. Jak ja go to obserwuję, to on... O, właśnie u niego cały czas czuję taki wysiłek, jakby coś robił, jakby tak, jakby coś się działo. Tak. Także on mi ucieka praktycznie, bo cały czas coś robi, nie stoi w miejscu. Dobrze, w porządku. W takim razie, słuchaj, zrobimy w ten sposób, bo tu widzę, że to jest strasznie dużo tych rzeczy powiązanych. Zrobimy z grubsza czyszczenie. Ja stawiam klatkę diamentową dla niego, specjalną dla niego, która ma go całkowicie oczyścić od wszystkiego, co jest w nim, co jest obok niego i całej jego przestrzeni. To jest klatka diamentowa, Ja ją otwieram, wstawiam Adama do środka, włączam specjalny program, który ma wciągnąć wszystko, co jest jego, nie jego, wszystkie klątwy, byty, karmy, długi karmiczne, powiązania, połączenia, programy jego wszystkie i programy systemowe, wierzeniowe, ale i nałogowe. Wszystko, absolutnie wszystko ma wciągnąć z tego życia, ale i z wszystkich innych żyć, obojętnie kiedy to się wydarzyło, nieskończoność nieskończoności. Ja zasilam jeszcze ten program 100 biliardów krotnie razy, ją wszystko ciągnie do środka, a ty się przyglądaj i powiedz, co tam wciąga do środka. Nie wiem, ale dawno nie widziałam, żeby tak dużo wpadało i momenty są takie, jakby jakieś ciężkie, coś wielkie spadało, ale wszystko wciąga ta klatka i się powiększa cały czas. Dobrze. Ostatnio wchodzi na czerwono i wtedy by znaczyło, że wszystko jest. Ja zamykam klatkę, zakładam na nią 1 miliard warstw folii, albo 100 biliardów warstw folii, przy których nic nie może przedostać. Pod spodem zamykam, plombuję, pieczętuję i nic już się nie może stamtąd wydostać, tylko czyste istnienie Adama. Podaj mu rękę, żeby on wyszedł. Jest, mam. Dobrze, ja doprowadzę do niego czystą jego własną energię, on rośnie, staje się 10 razy większy, 1000 razy, miliard i nieskończoność. Jest potężną energią, czystą, zrównoważoną, spokojną. Ja teraz biorę tą całą klatkę do słoneczka, słoneczko ją przyjmuje, zjada, spala, ona znika, nie istniała i nigdy istnieć nie będzie. Jest absolutnie od tego wszystkiego wolny na wszystkich poziomach. Ja teraz mam taki pomysł, przyszedł mi, czyli skoro przyszedł, to zastosuję coś pierwszy raz w takiej sesji. Też przy okazji zobaczymy, jak to działa. Chociaż wiem, że to działa wszędzie, ale będzie to takie ciekawe doświadczenie przy okazji. Ja teraz przenoszę Adama jako czyste istnienie na łąkę, która jest pełna kwiatów. Różnokolorowych kwiatów, różnych gatunków, które były, są i będą. Powiedziałem były, to znaczy, że nawet tych, których nie było. I nawet te, które kiedyś będą. Absolutnie wszystkie. Powiedz mi, jak ta łąka wygląda, Kasiu? Łąka jest piękna, a on jest zachwycony. On płacze nad tymi kwiatami i je przytula. Dobrze. W takim razie teraz on staje się jednym z kwiatów i jest jednym z kwiatów. I teraz ja go łączę z wszystkimi i z wszystkim. Absolutnie z wszystkim. Łączę go z wszystkimi istnieniami, jakie istniały, istnieją, będą istnieć. I teraz on zbiera ich wszystkie doświadczenia, obojętnie czy to tych kwiatów, czy to ludzi, zwierząt, roślin, minerałów, tego co jest widzialne i niewidzialne z różnych poziomach. On teraz zbiera doświadczenia wszystkich istot, przez to staje się świadomy na wszystkich poziomach całego swego istnienia. Ma teraz pełne doświadczenie i uświadomienie. Wszystkie informacje od każdego istnienia płyną do niego informacje, doświadczenia i jego wypełniają, budują, układają. On będzie z nich już w życiu korzystał na tyle, na ile będzie świadomy, ale będzie miał bardzo duże możliwości kreacji, zmiany. W ten sposób staje się trzecim człowiekiem, który i też, Kasiu, z tobą się dzieje to samo. Dosłownie doświadczasz wszystko to, co on, tak samo jako to istnienie. To jest niesamowite, bo jest to faktycznie bardzo mocno działa, niemniej jednak jest inne niż kula macierzy. To jest coś więcej. To jest coś innego. Dokładnie. Wszystkie doświadczenia płyną do ciebie tak samo jak do niego. Wszystkich istnień, istot, wszystkiego co w ogóle istniało, istnieje i będzie istnieć. Ja to widzę w poziomie. Tak. A w kuli macierzy idzie ze wszystkich stron. Tak. Jak do kuli, tak, czyli ze wszystkich stron. A tu jest Bo tam jest coś innego. Tak, a tu jest tak, jakbyś narysował koło i tak w poziomie. I ta wiedza idzie w poziomie. Chodzi o to, że tutaj on teraz doświadcza wszystkiego. Tu jest ta różnica, bo tam jest uświadomienie, a tu jest doświadczenie. Dokładnie. To jest ta różnica między uświadomieniem a doświadczeniem. On doświadcza. On teraz doświadcza. To jest taki wyższy poziom. Mhm. Niesamowite to jest. I u ciebie jest to samo. Dokładnie to samo się dzieje. Teraz zbierasz wszystkie doświadczenia, wszystkiego, co istniało, istnieje i istnieć będzie. Wszystkie te doświadczenia tych wszystkich istot z całego istnienia płyną do ciebie i płyną do niego. Jeszcze zrobimy taki mały eksperyment. Stoi przy tobie teraz Iza i Iza też ma połączenie z wszystkimi i też bierze udział, zbiera doświadczenia wszystkich. Tak samo do niej płyną. Izę zobaczyłam, jakby stała z takim talerzem. O co tu chodzi? I założyła go sobie na siebie. Talerz? No, taki talerz, który się, wiesz co, najpierw to był taki talerz, a potem założyła taką osłonę na siebie. Co to za osłona? Zapytaj się ją, co ona robi. Przestraszyła się tego i się w tym czymś zamknęła, w takiej kulce. Powiedz, żeby się nie bała, żeby to zdjęła, bo ja tak mówię, żeby się nie bała. Nikt mi zaufa. Nie za bardzo chcę. Słyszę cały czas, nie chcę. No dobrze, to w takim razie zrobimy inaczej. Strach czuję u niej. Dobrze, w porządku. W takim razie Iza będzie się tylko przyglądała temu wszystkiemu, będzie to widziała. Jak nabierze zaufania, później może się otworzyć i przyjąć to wszystko. Jeżeli nie nabierze zaufania, no to nie. Ale jest obserwatorem i cały czas wszystko widzi. Jak ta cała wiedza doświadczeń płynie do Adama, płynie do ciebie i płynie do niej. Mam jedność i ona jest oddzielona. Nie szkodzi. Dobrze. Ona jest obserwatorem teraz, ona wszystko obserwuje, próbuje to zrozumieć na swój sposób. Tu już jest cisza. Tu ja mam już ciszę. A co u Adama? Jest też cisza? Cisza. Tak, bo my staliśmy się jakby jednością. Tak jest, tak. Bo teraz właśnie doświadczacie jedni. Mhm. Czyli najwyższej formy jedności, bo dlatego, że gdy już zbieramy wszystkie doświadczenia i mamy już zebrane wszystkie, wtedy jesteśmy jednością. Dlatego, że to my rozrobiliśmy się na cząsteczki po to, żeby doświadczać jako cząsteczki tych różnych rzeczy, a teraz momentalnie doświadczaliśmy tego wszystkiego jednocześnie, więc staliśmy się jednym. I o to tu w tej zabawie chodziło. Dobrze. W takim razie teraz Iza wraca już do siebie, podejmie decyzję, jaką zechce, w każdej chwili może sobie to włączyć i przyjąć tą wiedzę i stać się też jednią. A teraz ciebie i Adama przenoszę do apteczki i przed tobą jest Adam, jak on wygląda. Teraz to już go nie ma. Co to znaczy nie ma? Nie ma, bo tak jak ja bym była z nim jednością, ale nie ma nas, więc o nim... Powiem ci, Kasiu, coś bardzo ważnego, bo to było pytanie, które celowo zadamy właśnie, jak on wygląda, dlatego, że gdy myśmy robili w Raszongu coś takiego, to stała się taka sama sytuacja, że gdy później chcieliśmy coś diagnozować, coś robić, coś naprawiać, okazało się, że nie było tego kogoś. Po prostu zniknął, bo stał się jednią i wtedy już nic nie musiał. No. Zobaczymy, co tu się wydarzy z Adamem, jak to się przedstawi, bo ja myślę, że to nie powinno być żadnej różnicy, czy ktoś bierze udział, czy nie, ale w tym wypadku, no, Adam jest absolutnie już zrobiony i tu nie ma już nic do robienia w nim. Zobacz, czy są jakieś nałogi na nim, albo... Nie, bo nie ma nic po prostu, bo ja jestem z nim i ja jakby siebie odczuwam. Dokładnie. I to odczuwasz to, co on, czyli jest tak. Tam zero. Bardzo dobrze. W takim razie Adam już jest jedno. Teraz stoi przed tobą ojciec Mieczysław. Kurczę, ale ja jestem tak tego... Nie wiem, coś musisz ze mną zrobić, bo jestem wszędzie. Aha. jestem wszędzie i muszę zejść, ale chyba na niższy poziom. W takim razie dobrze, ja na chwilę cię sprowadzam na niższy poziom, to znaczy na taki poziom, jaki jest potrzebny do dalszej pracy i jesteś znowu w aptece. Przed tobą stoi ojciec Mieczysław. Normalnie jakby mnie coś wypluło teraz. Do nocnika. No można tak powiedzieć. Coś chlapnęło, tak jest. Kupa w nocnik. Ale szok. Dobrze, słuchaj, robimy dalej swoje. No. Teraz tak, przed tobą stoi Mieczysław. Diagnozuj go. Jest taki słup, ma w środku przez serce przechodzący w górę i w dół. I tam boli. Zapytaj tego czegoś, kim jesteś, czym jesteś. Jakaś taka dziwna energia, taka pod prądy jakby była podłączona. Zapytaj się jej, skąd się wzięła, o co tu chodzi. Skąd się wzięłaś? Z góry mówi, nie wiem. Dobra, to ja przenoszę ciebie teraz tam, na górę i gdzie jesteś, bo jesteś w tym miejscu, na które wskazała. Kurczę, to jest coś takiego dziwnego. Wiesz co, to jest tak, jakbym była w czyśćcu albo w piekle, w astralu. Zamknięte miejsce, gdzie są jakieś dziwne, brzydkie energie. O co tu chodzi? Dobrze, teraz jest przed tobą jego dusza. Zapytaj się, o co tu chodzi? Dusza mówi, jestem uwięziona. Przez kogo? Nie wiem. Dobrze, teraz stoi ten ktoś przed tobą, kto uwięził tą duszyczkę i on stoi, ja zdejmuję z niego wszystkie osłony, chrony, wszystko, on stoi. Kto to jest? No to teraz mam tak, jest Mieczysław, dusza i jest to coś, to takie, to co widziałam, ten astral czy coś i to wszystko jest połączone w trójkąt. Znaczy jakby sam Mieczysław też wziął w tym udział? Tak, tak. I dusza też brała w tym udział? Tak. To tak wygląda, jakby się coś stało po śmierci, kiedyś po śmierci jego. Dobrze, to zapytaj się duszy, o co tu chodzi? I Mieczysława, i tego czegoś. Zapytaj się, o co tu chodzi? Oni nie potrafią tego powiedzieć, mówi. Wiesz co, może byś mnie tam przeniósł, żebym to zobaczyła. Tak, ja przenoszę teraz ciebie do tego momentu, w którym za chwileczkę się to wydarzy. I jesteś tam. I teraz, gdzie jesteś teraz, nim się to wydarzyło? To jest jakiś albo kościół, albo coś takiego zbliżonego, bo jest pełno jakichś kapłanów czy biskupów, takich długich szatach, mają długie szaty, takie peleryny, ciągną, idą. To nie jest współczesne? Nie, ale to nie jest tak dawno. Nie jest tak dawno, dobrze. I tam jest Mieczysław? No jednym z nich. Jednym z nich. Czy jest jakąś ważną figurą? Tak, jakby biskupem. Aha. Czyli odkrywamy przy okazji większy system obciążenia karmicznego, jakby takim zapisem, gdy się piastuje jakieś wysokie stanowisko w jakimś ograniczonym temacie. Mhm. Aha, dobrze. No to teraz tak, co tu teraz zrobić? Dobrze, to zrobimy to, jaką ja dostałam odpowiedź. W takim razie teraz wracamy do naszej apteczki. Stoi tu Mieczysław z całym swoim bagażem. Ja teraz stawiam specjalną klatkę diamentową dla niego. Mhm. Specjalnym programem do oczyszczenia go absolutnie z wszystkiego, z wszystkich tych rzeczy i powiązań, połączeń. Wstawiam go do tej klatki, włączam specjalny program, biliard krotnie większy, mocniejszy niż mu potrzebny i on wszystko wciąga do środka. I ostatnie wchodzi na czerwono. Ale to się nie wciągnęło. Dlaczego? Jest zupełnie oddzielone od tego. Oddzielone od tego. Oddzielone, bo tam był zrobiony jakiś rytuał. To jest rytuał, w którym oni później po śmierci wszyscy idą w jedno miejsce. I co tam robią? No właśnie duszą się, bo jest to nieświadomie robione, właściwie świadomie jest robione coś, co się okazuje, że po tamtej stronie nie wygląda tak, jak oni myślą, że wygląda. Mhm. Czyli tu znowu wychodzi na to, jak wygląda ten świat duchownych. No. Dobra. Z tego, co tutaj widzę, musimy to zostawić, bo coś tutaj Mieczysław będzie musiał przerobić z tego tematu. Aha, już widzę, co tam się dzieje. Dobra, zrobimy inaczej. Oczyścimy Mieczysława ze wszystkiego. Poza tym, dlatego, że to będzie na ten moment najbardziej dla niego korzystne. Mhm. Mogłoby się to dziwnie, różnie zadziać, gdybyśmy to... Tak, i w tym momencie on będzie jakby doświadczy tylko tego, co miał doświadczyć tutaj z tego. Tak. Cała reszta będzie oczyszczona i on będzie teraz pracował nad tym. Dokładnie. Dobrze, w takim razie teraz tam to wszystko zostaje, a to wszystko, co weszło, ale absolutnie wszystko całego istnienia przestrzeni w nieskończonej skończoności poza. Zamykam klatkę, zakładam biliard warstw folii, odłączam i odcinam wszystko. Wszystko. Odłączam. To, co jest w klatce, już nie ma połączeń z tym, co tam jest. Tamto to jest osobny temat. Tak, dokładnie. Jest oddzielone. Plombuję pod spodem, pieczętuję i nikt, a nic się nie może wydostać. Podaj teraz rękę Mieczysławowi, jako czyste istnienie ma wyjść. Jest, a ta kula, która jest oddzielnie, natychmiast się do niego podłączyła. Od razu się podłączyła? Od razu. Czyli czekała na niego, żeby on tego doświadczył. Dobra, Ilonko, będziesz obserwować tatę i zobaczysz, co się dzieje. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że trzeba będzie mu jakoś pomóc czy coś, to musisz tutaj już z nim porozmawiać. Przedstawić mu ten temat, czy kiedyś był właśnie bardzo ważną istotą w służbach kościelnych i po prostu to już jest tak wysoka, odrębna rzecz, że no musi on mieć jakąś tam świadomość tego, że czy on chce się uwolnić od tego. Także tu będziesz musiała z nim popracować troszkę i wtedy dopiero możemy coś dalej robić. Nie chcę człowiekowi zaszkodzić, a wiem, że tym oczyszczeniem mu nie zaszkodzę, ale tam no, nie chciałbym robić na siłę, na hura. Nie, tu chodzi o jego świadomość. Jak on będzie miał świadomość, wtedy można to zrobić. Myślę, że tak. Dobrze. W takim razie teraz... On jest czyściutki, tylko że ta kula już jest sznurem podłączona. Dobrze, w porządku. W takim razie teraz ja biorę tą klatkę, daję do centralnego słoneczka, centralne słoneczko ją zjada, spala, ona znika, nie istniała, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. Powiązaniami, połączeniami, absolutnie, na wszystkich poziomach i w nieskończoność, nieskończoności, nieskończoność. Dobrze, teraz rośnie Mieczysław, staje się 10 razy większy, 100 razy większy, biliard razy większy. A teraz to wszystko, coś do niego się tam przyczepiło, jest bardzo malutkie. W ten sposób jemu łatwo się z tym uporać i sam będzie mógł się odczepić od tego, jak sobie da radę. Tak. Dobrze. Teraz zdiagnozuj go, jak on teraz wygląda. No teraz on jest czysty, ma tylko to obciążenie w postaci tej kuli tam. Dobrze. W takim razie Mieczysław jest zrobiony. Teraz przed tobą jest wnuczka Lenka. Przeskanuj ją. Więc ona jest czysta, ale jest dookoła pooblepiana różnymi rzeczami z zewnątrz. Co to jest? Niemniej jednak ona jakby potrafiła utrzymać siebie w czystości, ale nie umie się pozbyć tego, co jest na zewnątrz. Czyli co jest jej narzucane. Tak. Dobrze. W takim razie... Tak, z tego, co tutaj Ilonko napisałaś, co dotyczy Lenki, to praktycznie w tych słowach jest zawarte to wszystko, w czym to dziecko ma wzrastać i wzrasta. I to wszystko to jest to, co oblepia go. Tak, dokładnie. Myślę, że tu musimy zrobić inaczej, jeżeli chodzi właśnie o lęk. Ja znowu stawiam klatkę diamentową i teraz do niej stawiam Lenkę, stawiam do tej klatki Bartka, wkładam też Tomasza do środka i wszystkie programy, wszystkie kary, karmy, winy, wszystkie programy z tego życia Lenki teraz, wszystkie są wciągane, jej i te zewnętrzne. Absolutnie, ale też również wszystkie obciążenia karmiczne i powiązania z przeszłością. Od samego początku istnienia tej duszy aż do chwili obecnej. Dokładnie wszystko teraz, włączam specjalny program i wszystko wciąga do tej klatki. Wszystko wciąga do tej klatki i wszystko wchodzi do tej klatki. Ostatnio wchodzi na czerwono, ja zamykam klatkę, zakładam na to bilia dwa z folii, przez którą nikt ani nic nie może się przedostać, plombuję, pieczętuję. A teraz podaj rękę, niech wyjdzie Lenka. Jest to niesamowite, bo ona w tej klatce siedziała w tej kuli takiej czystej i to cały czas jakby było więcej i więcej, to nie rozwaliło tej kuli. Ona trochę była przestraszona i jak ją wyciągnęłam, to wyciągnęłam ją w tej kuli, ale już bez tego oblepionego. Aha, super, pięknie. W takim razie teraz podaj rękę Bartkowi. Jest. Teraz podaję rękę mamie jej Lenki. Tak. A teraz podaję rękę Tomaszowi. Tak, wszyscy wyszli. I teraz ja do nich doprowadzę najczystszą ich własną energię istnienia. Wchodzi ta energia w nich, one rosną, stają się 10 razy większy miliard, ich nieskończoność. I bez względu na to, co jest, ja ich wszystkich teraz połączam i są jednością. To znaczy chodzi o to, że będą mieli, są bardzo dobre relacje, bez względu na to, co myślą o sobie, co ten, to będą mieli bardzo dobre relacje, będą wszyscy się kochać, szanować, wspierać. Bo to jest potrzebne Lence. Tak. A dorośli niech nie kombinują. Dobrze, w takim razie to jest wszystko, co tu było potrzebne i już jest zrobione. Także cześć, papa. I teraz stoi przed tobą Ilonka. Zdiagnozuj Ilonkę, jak ona wygląda. Ona jest czysta, a na głowie ma coś położone. Dobrze, co to jest? Teraz przyjrzyj się temu. Zdjęłam, to wygląda jak talerz, a na talerzu ma takie kropki, programy. Ale wiesz, co ci powiem? Że ona sobie to nałożyła, sama stworzyła, bo nie miała nic, była czyściutka całkowicie. Ja wiem. Nawet to, co leżało na tą głową, co zdjęłaś, to też nie miało połączenia z nią, tylko to były myśli, to tak jakby aureole, ale czarną sobie. O, dokładnie. No. Ilonko, nie rób tego. Myśl pozytywnie. Nie próbuj rozwiązywać problemów swoich i czyichś myśląc, bo dlatego, że one tylko tworzą te problemy. Po prostu wrzuć na luz, przestań myśleć. Baw się, ciesz się i nie myśl. Dobrze. Teraz tak. Ponieważ tu napisałaś, co chcesz, żeby do ciebie zrobić i z tego, co ja tu widzę, to po prostu trzeba całkowicie cię oczyścić, bo tu widzę, jesteś zafajdana, ale nie brudami, tylko połączeniami do tych wszystkich swoich dolegliwości, z którymi się utożsamiasz. O nich myślisz, utożsamiasz się i zasilasz ich. Rozumiesz? Robisz to dokładnie ze wszystkim. Stawiasz sobie bariery, mówisz nie mogę i tak się dzieje. Pewnie nieraz mówiłaś o tym, że nie mogę schudnąć, chociażbym chciała. Albo chciałabym widzieć, ale coś nie mogę. No i właśnie i z tego wszystkiego zaczynają być pewne obciążenia. No mówię, niegodna jestem, nie mogę sama tego zrobić. Dokładnie. Wszystko jest u ciebie czyste i to, co wypisałaś tu, nie ma odnośnika. Nie ma. No nie. Czyli to jest tak, jakby ty uważasz, że tak jest, więc to odczuwasz, ale tego naprawdę nie ma. Nie ma. Wiesz co, mi się wydaje, że to wszystko jest na tym talerzu, co ja widziałam do góry. Tak, to się dzieje jakby w innym planie, bo zostało to wszystko wyczyszczone, odrzucone i Ilonko, stworzyłeś sobie taki dodatkowy drugi światek, który nad tobą wisi, w którym możesz się poużalać, poubiadolić. Mhm, tak, tak. Dokładnie. Również program mówienia w języku angielskim. To też jest tylko program, który sobie wrzucasz. Dlatego, że ty nie masz żadnych przeszkód, żadnych blokad. To jest wszystko prościutkie, łatwe. To jest jakby ty sama sobie narzucasz, że jest inaczej. Czyli wystarczy tylko nie myśleć, że jest tak, jak myślałaś do tej pory i wtedy automatycznie to znika. Żeby nie zasilać. Jesteś takim klasycznym przykładem i potwierdzasz tą moją teorię, którą wywnioskowałem z sesji, bo ja jej nie stworzyłem, tej teorii. Ja ją po prostu tylko stworzyłem, że ona istnieje, że ludzie sami sobie tworzą coś, utrzymują, zasilają. No i to wtedy jest. Mówisz i masz. To jest zupełnie jak w restauracji. Co zamawiasz, to ci kelner przynosi. Mhm. I co se zamawiasz, to masz. Dobrze. Zrobimy coś takiego, że teraz, Kasiu, wchodzisz do umysłu Ilonki i jak umysł wygląda? Bałagan. Wszystko odczep od tego umysłu. Wymontuj wszystkie połączenia, wszystkie... No mam, odczepiłam go mocno. I wstaw do tego talerza nad głową. To wszystko tak jest. Absolutnie na górę. Teraz ja daję ci jakieś światło Ilonki, to jest jej własne światło, własna energia, ją wzmacniam 100 biliardów krotnie i teraz ten laser wprowadzasz do środka, resetujesz wszystko, dezynfekujesz, wypełniasz to światłem, odbudowujesz tkankę, zamykasz aurę, wzmacniasz głowę i już jest cisza. A teraz zabierasz ten cały talerz nad głową ze wszystkim, bo jest wszystko do niego już wróciło do niego, nie z niczym podłączony, dajesz do słoneczka, słoneczko to zjada, spala, to znika, nie istniało, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. Ilonka jest całkowicie. No super. Mhm. Powiem ci, że niesamowite to było. Ty wiesz, że gdyby go nie spalić, to on, mimo że nie miałby z nią połączenia, to by nad nią siedział i czekał, kiedy ona sobie go znowu podłączy. Mhm. A jakby on sam nie mógł się podłączyć do niej, tak. Tylko że ona go musiała podłączyć swoimi myślami. Mhm. Teraz zobacz, czy jest program w mózgu, jakikolwiek w jej umyśle na temat wagi, na temat zapisu, mówienia w językach obcych, mówimy o angielskim. Jest tutaj czysto, weszłam do środka i mam czysto. Dobrze, to teraz Ilonka chce taki program, żeby był w mózgu i ona chce ważyć 70 kg. Tu odbieram, że chce ważyć 70 kg i nie więcej, to więc teraz stawiasz taki program specjalnie dla jej własnego światła, taki program do głowy, że cały system, organizm, wszystko ma doprowadzić, że jej ciało ma ważyć całe 70 kg. Ani grama więcej. I ma być w tej wadze szczęśliwa, radosna i zdrowa. I taki program wchodzi, rozchodzi się na całe ciało, łączy się z każdą komórką i każdą częścią tej komórki i już funkcjonuje. Tak. On będzie teraz oczyszczał, usuwał wszystko, co jest zbędne, niepotrzebne, więc możesz, Ilonko, się troszkę gorzej czuć. Dlatego, że będzie z ciebie trochę leciało. Ale no, coś za coś. Tu jest najważniejsze, żebyś pozytywnie myślała i jadła lekkostrawne jakieś potrawy. I do tego ta potrawa musi być niesmaczna. Podstawą jest niesmaczna potrawa. Czyli musi być to produkt tak zwany surowy, bez przypraw. Jeżeli to będzie produkt gotowany, to na przykład kasza, ryż, ale bez niczego. Ugotowane i sobie możesz zjeść tego. A nawet możesz zjeść ile chcesz. Po to, że jak twój umysł się uspokoi, będzie dobrze. Druga sprawa, musisz zastosować sodę z miodem, żeby usunąć resztki Candida, ale nie tylko Candida, jeszcze inne pasożytów, które też i ciągną cię do tego jedzenia, bo to oni potrzebują, a nie ty. Więc to pousuwaj. Teraz zobaczysz jakby trochę, Kasiu, przeszłości. I teraz ja chcę, żebyś zobaczyła, dlaczego wcześniej bolała głowa Ilonka. Znalazłam się w środku głowy, ale już teraz jest czysto. Teraz wiem, że jest. Ja teraz przenoszę cię. Tak, to jest, przeskoczyłam na ten talerz, którego nie ma. Aha, czyli był ten sam program związany z całością. Dobrze, w porządku. W takim razie tego już nie ma. Teraz zobacz, w jakim stanie jest kręgosłup Ilonki. Teraz jest dobrze. Sprawdzam dokładnie, dotykam, sprawdzam. Jak się pytasz, zaraz pokazuję i zaznacza mi się ten talerz, jego nie ma. Dobrze, w porządku. Ja mam pewien pomysł. On jest oczywiście związany z tym wszystkim. My wymienimy kręgosłup. Mhm. Wymontuj od podstawy czaszki do kości ogonowej cały ten kręgosłup z wszystkimi programami, zaszłościami. Stawiasz go przed szybą, mimo że on ładnie wygląda. Tak. Teraz bierzesz malutki drugi, który kładziesz po drugiej stronie. Mhm. Teraz bierzesz stary, dajesz do słoneczka, słoneczko go zjada, spala. On nie istniał, nie istnieje, nigdy istniał nie będzie. A teraz staw ten nowiutki, bez programów, bez niczego. Zetnie teraz cały ten właśnie system powiązań, bo tu podejrzewam, że tu było drugie dno. I teraz podłączasz meridiany. Jest podłączone. Się wyprostowała i czujesz się świetnie, radośnie i już nie ma połączenia z czymkolwiek, bo nie może, bo jest przerwa. I tu chyba o to chodziło, jest przerwa, bo wcześniej tamten bzdurny program, który był, on miał pewne połączenia, teraz już go nie ma. I już nie jest w stanie się odbudować, co jest też bardzo ważne. Dobrze. W takim razie teraz tutaj Ilonka zapytała się takie zdanie tu. Czy córka Róża z obecnym narzeczonym Bartkiem będzie miała szczęśliwe życie? Otwieram taki ekran i na tym ekranie widzisz ich życie. Różnie. Nie jest ani źle, ani dobrze. Mają coś do zrobienia, do przerobienia. Co muszą tu przejść. Okej. To jest wszystko i byłoby wszystko, gdyby nie to, że teraz ja jeszcze robię coś takiego, że biorę was wszystkich, całą tą grupkę, biorę was wszystkich do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko teraz was oczyszcza pod kątem takiej jedności. Oczyszcza was całkowicie do zera, wszystko od razu spala, to znika, nie istniało, nie istnieje. Ja doprowadzam do was najczystszą taką białą energię, białe światło, które was wypełnia. I teraz jesteście piękną, czystą rodziną, pełną miłości, radości, szczęścia, akceptacji. I tak zostanie. Są równi wszyscy, tak? I o to mi chodziło. W takim razie, Ilonko, wszystkiego najlepszego dla ciebie i dla nich wszystkich na nowej drodze życia i zapamiętajcie sobie jedną generalną zasadę. Podstawą zabawy jest równowaga. Druga taka generalna zasada, która naprawdę nie istnieje, ale jest bardzo pomocna na tym poziomie, to jest żyj i daj innym żyć. Nie ingeruj, nie pouczaj, nie nauczaj. Bo jeżeli sama miałaś w życiu problemy, więc nie możesz komuś doradzać. Czyli tylko człowiek, który jest doskonały, może doradzać innym. A ponieważ nie ma, więc niech każdy zajmie się sobą. To dotyczy ciebie, ale i tak samo ich wszystkich. Ponieważ dzisiaj zobaczyliście troszeczkę taką całość rodzinki. Bardzo jestem ciekawy, dalszego zachowania, dalszych tych sytuacji, które się będą wydarzały, jeżeli chodzi o Adama, bo wydarzyło się tu coś, co jest bezsprzeczne. I wszystkiego najlepszego. Cześć, papa.